Noclegów w okolicznych hotelach brakowało już na parę dni przed jego rozpoczęciem. Kolejna, czwarta edycja Intro Festival dowiodła, że w niewielkim Raciborzu można organizować wydarzenia na prawdziwie europejskim poziomie. Ten niesamowity taniec świateł do muzyki serwowanej przez międzynarodowych artystów specjalizujących się w elektronicznych brzmieniach to właśnie Raciborski Intro Festival, który z pomocą Zamku Piastowskiego powoli staje się wydarzeniem, które sprawia, że o naszym mieście robi się głośno. Nie no, intro jest, kurde, to jest europejski poziom, naprawdę, to jest to, na co Polska czeka. Czym najbardziej wyróżnia się Intro Festival? Miejscem! To był jednak zamek. Tak, w ogóle tutaj też są organizowane inne imprezy i zawsze to jest fajna sceneria. Na intro pierwszy raz jesteśmy, tak. Jak wam się podoba tutaj? No, oprócz tego, że trochę pada deszcz, to jest zajebiście. A jeździcie na inne festiwale? No, byliśmy tydzień temu na Beats for Love w Ostrawie, jedziemy na Audio River za tydzień, za dwa tygodnie na Woodstock. Nie wiem, co tam jeszcze zostało po drodze. Później jakiś tam mały festiwal po drodze, ale myślę, że to będzie na tyle w tym roku. A czym tak najbardziej wyróżnia się Intro Festival? Tego, że na Audio River nie ma zamku. Tego nam brakuje. Myślę, że to jak za parę lat będzie dobra ekipa, tak jest teraz, to mamy okazję dorównać Audio River w Płocku. Myślę, na pewno, oby. W tym roku organizatorzy festiwalu posunęli się o krok dalej i poza muzyczno-świetlnym widowiskiem na zamkowym dziedzińcu zapewnili także szereg bezpłatnych atrakcji wszystkim obecnym na bulwarach nadodrzańskich i plaży miejskiej, którym również nie przeszkadzał prognozowany wcześniej deszcz. Postawiliśmy sobie wysoką poprzeczkę, no i realizujemy. To jest grono naprawdę wielu ludzi, którzy tutaj dzisiaj pomagają, pracują. Jest nas w organizacji Wojtek Kuśnierz, przecież to jest wiceprezes, Grzegorz Pinior, kierownik produkcji Intro Beach Stage, Krystian Kowalczyk i masę ludzi, którzy nam dzisiaj generalnie cały czas tu pomagają. Łącznie tu pracuje dzisiaj, żeby obsłużyć tych wszystkich ludzi, czyli jedną imprezę Intro Beach Stage dla Raciborzan i drugą już tą płatną z gwiazdami formatu światowego. No około 140 osób, 150 osób w zasadzie. Także to jest duże przedsiębiorstwo. Trochę męczące, no ale warto. Dzisiaj mamy piękną publikę, także jest fajnie. W czwartej biletowanej edycji wydarzenia wzięło udział około 2000 osób. Jak zaznaczają organizatorzy, największym magnesem byli tu przede wszystkim artyści z najwyższej półki w swoim gatunku. Głównie ten zespół Kiasmos z Islandii i Robert Blunk, Jan Blomqvist generalnie, to były takie konie pociągowe, które rzeczywiście jako muzyczne magnesy ściągnęły do Raciborza ludzi. Paradoksalnie najwięcej biletów sprzedało się w Warszawie. Tak. Także to są zespoły, które ściągają wielkomiejskie środowiska. Także Kiasmos grał tylko na dwóch festiwalach w Polsce. Na Open Airze w Gdyni i na Intro w Raciborzu. Także no, są to już raz na dwa lata Jan Blomqvist gra w Polsce. Więc no, przyjeżdżają. Jak co roku, jednym z najbardziej efektownych punktów festiwalu był mapping 3D Kaplicy Zamkowej, który tym razem, dedykowany jubileuszowi 800-lecia Raciborza, ma wyróżniać intro na tle innych podobnych muzycznych imprez. Co was sprowadza na Intro Festival? Dobra muzyka, przede wszystkim! Jesteście pierwszy raz? Tak, tutaj tak, pierwszy raz. No, jakie wrażenie? Bardzo pozytywne. Niesamowicie fajnie zorganizowane jest tutaj to miejsce. No i te dwie sceny, rewelacja. Ta druga nad rzeką, jeszcze z tą plażą, rewelacja, super. Wrócicie za rok? Myślę, że tak. Co was zachęciło do tego, żeby przyjść dzisiaj? Przede wszystkim muzyka, no i oczywiście ludzie. Zainteresowanie tą całą imprezą i to głównie po prostu ludzi tak pcha do tego, żeby się na taką imprezę wybrać. Nie jesteście zawiedzeni? Nie, nie. Broń Boże. Zostajecie do końca? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak, pogoda nas nie zraża pomimo tego, bo są niesamowite efekty, niesamowita atmosfera, więc naprawdę imprezę polecam wszystkim. Zachwycona publiczność, wsparcie miasta i naładowani pozytywną energią organizatorzy to przepis na sukces kolejnej, piątej edycji Intro Festival, nad którą prace rozpoczną się najprawdopodobniej już we wrześniu.